Witam wszystkich moich fanów. Krzysztof z tej strony, z Navi Service z Józefowa. Jak czegoś nie ma w internecie, to zawsze się znajdzie ktoś, kto to o tym czymś opowie, pokaże. No to właśnie mamy taki przypadek. W moim bałaganie artystycznym mamy licznik od Porsche 911 z roku 90, czyli już 30 lat minęło. W takich licznikach, w takiej elektronice zawsze coś pada ze względu na latka. Elektronika nie jest wieczna, części nie są długowieczne. Większość liczników, powiedziałbym, że wszystkie, rozmawiając z pewnym młodym człowiekiem z Józefowa, przepraszam, z Warszawy, we wszystkich licznikach do wymiany są zębatki i czas i inne elementy elektroniczne. W moim egzemplarzu już ktoś grzebał, te zębatki zostały wymienione. Jeśli wasz licznik przestał działać, no to na Allegro czy w internecie znajdziecie osobę, która to taką rzeczą się zajmie. Zachęcam skorzystania. Natomiast nasz licznik jeszcze odmówił posłuszeństwa od strony elektronicznej, ponieważ kondensatory po 30 latach się zużyły. Jeden nawet zrobił zwarcie permanentne i zdechło wszystko, popaliło ścieżki. W tej chwili mamy już po wymianie w tym liczniku wszystkie kondensatory i elektronikę całą, układy scalone, co nie było łatwe do dostania, bo po 30 latach to są części już raczej deficytowe. Kończą się zapasy, ale udało się, zrobiliśmy. Tu na pokładzie tego bałaganu mamy zrobiony dzielnik, który pomoże nam w diagnostyce zestawu. Szlak trafił, mówiąc brzydko, dzielnik sygnału z pompy ABS-u i wygląda to w ten sposób teraz. Mamy nasz generator, potencjometr do zmiany częstotliwości, tak szybciutko podstawiony, zrobiony. Wygląda to tak, że i tutaj ta diutka też pokazuje nam sygnał wejściowy. Zwiększam częstotliwość, ta dioda przestała nam migać, bo jest tak szybko, że nie wyłapuje. No, nie udało mi się w tej chwili wam pokazać diody, która co czwarty raz mniej więcej miga sobie. Tylko mówię o tym, bo kondensatorem musiałbym przedłużyć sygnał, bo to są bardzo małe piki. Ale wygląda to w ten sposób, jak sobie potencjometrem wjeżdżamy, że nam się ta częstotliwość zmniejsza i mamy w tym momencie inną długość właśnie tego sygnału. A w naszym przebiegu wygląda to tak, jak mamy małe impulsy, małą częstotliwość, to sobie nam to tylko pyka, zwiększając. Już nam się podnosi czyściutko. Czyli mogę powiedzieć śmiało, że licznik naprawiłem i generator, dzielnik sygnałów pompy ABS-u naprawiłem. No to teraz tylko to złożyć do kupy i zamontować z powrotem w samochodzie. Ta elektronika, tylko pokażę, pochwalę się. Zobaczcie. Chwalę się, bo tego nie ma w internecie, więc jak ktoś będzie chciał naprawić sobie taki dzielnik, no to bez problemu sobie z tym poradzi. A to świństwo kosztuje ponad 200 euro, więc warto dać to jakiemuś zachorowi, żeby się tym zajął. Miłego dnia, miłego oglądania. Krzysztof z Józefowa.